panów posłów, pana posła Tomasza Porębę, europosła, oraz pana ministra Ryszarda Czarneckiego, europosła oraz byłego ministra do spraw europejskich. Panowie europosłowie wrócili z Brukseli, tam pierwszy dzień szczytu, w którym bierze udział polski premier Donald Tusk. Panowie mają zupełnie odbieżne relacje od tego, co przekazał wczoraj pan premier Donald Tusk, a w dalszej części konferencji o tym, co dla Polski wydaje się na najbliższy czas najważniejsze, czyli o tych bardzo przez nas oczekiwanych 300 miliardach z unijnego budżetu. Bardzo proszę, panie pośle, pan poseł Tomasz Poręba. Witam państwa serdecznie. Skończył się dzisiaj szczyt w Unii Europejskiej. Mamy przekaz po tym szczycie taki, że pan premier Donald Tusk po ostrych kłótniach z premierem Wielkiej Brytanii wynegocjował przesunięcie pewnych rozstrzygnięć, niekorzystnych rozstrzygnięć z punktu widzenia Unii Monetarnej, Unii Europejskiej na dalszą, nieokreśloną przyszłość, zwłaszcza jeżeli chodzi o strefę euro. Natomiast my byliśmy w kontakcie przez cały czas z otoczeniem pana premiera Camerona i chcę państwu powiedzieć, że pan premier Cameron, wiemy to od swoich brytyjskich przyjaciół, no nie zwrócił uwagi na tym szczycie, podczas tego szczytu, na jakąkolwiek kłótnię z panem premierem Donaldem Tuskiem i nie zauważył, aby był jakiś wielki spór z polskim premierem. Więc to a propos tego, co dzisiaj usłyszeliśmy w komunikacie z ust pana premiera Tuska, jakoby po ciężkich bojach z brytyjskimi konserwatystami, z premierem Cameronem uzyskał coś nieokreślonego, bo tak naprawdę nie wiemy wciąż, co uzyskał Donald Tusk, bo nie ma oficjalnego komunikatu dla Polski. To wszystko, ta postawa, te słowa wpisują się również w pewien ciąg zachowań Platformy Obywatelskiej w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, w ciąg zachowań pana ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, pana premiera Tuska w ostatnim roku, zwłaszcza w kontekście czegoś, co dla Polski jest niezwykle ważne i istotne, czyli przyszła perspektywa finansowa, przyszły budżet Unii Europejskiej, te słynne 300 miliardów złotych, które Platforma Obywatelska obiecała w ostatniej kampanii wyborczej. Dzisiaj chcielibyśmy państwu zaprezentować kilka slajdów i pokazać pewien taki chronologiczny cykl zachowań tej ekipy Platformy Obywatelskiej, który no, jako żywo nie świadczy o tym, abyśmy za tym dużym budżetem, za tymi pieniędzmi dla Polski w sposób jakiś wyjątkowy walczyli i w jakiś sposób wyjątkowy zabiegali. Bardzo proszę o pierwszą prezentację. Przez ostatnie 4 lata Polska rozwijała się tak dynamicznie dzięki funduszom unijnym. Ale te pieniądze niedługo się skończą. Właśnie zaczynamy batalię o nowy budżet Unii, w tym pieniądze dla Polski na kolejne 7 lat. Chodzi o miliardy, nawet o 300 miliardów złotych. To tyle, że moglibyśmy wybudować 50 tysięcy przedszkoli albo 430 nowoczesnych szpitali. O tym są te wybory. O pieniądzach dla Polski i o tym, kto zdobędzie ich więcej. Dlaczego uważamy, że zrobimy to lepiej? Bo mamy mocną drużynę. I umiemy skutecznie negocjować. Nasza przyszłość zależy od tego, czy wywalczymy te pieniądze i jak dużo ich wywalczymy. Wszyscy wiemy, że nikt tego za nas nie zrobi. Głosuj na Platformę Obywatelską. Jak państwo nie domyślają się, zobaczyliście państwo ten spot wyborczy z ostatniej kampanii wyborczej i słyszeliście takie słowa, mamy mocną ekipę, silną ekipę, która gwarantuje, że te 300 miliardów euro do Polski trafi. My też bardzo chcemy, żeby to było 300, nawet więcej miliardów. Prawo i Sprawiedliwość zrobi wszystko i robi wszystko na poziomie europejskim, aby przekonać swoich partnerów w Europie do tego, żeby to był jak największy budżet Unii Europejskiej, ponieważ w interesie Polski jest, aby ten budżet był duży, aby nadal kontynuować inwestycje, aby nadal Polskę rozwijać. Natomiast niepokoimy się, ponieważ ostatni rok od kampanii wyborczej pewne działania podejmowane przez przedstawicieli prominentnych, przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, ministra Sikorskiego, pana premiera Tuska, no nie wskazują na tą determinację, o której słyszeliśmy w tym spocie wyborczym. Spójrzmy na ten cytat. Przed wyborami mówiliśmy, że są to pieniądze, mówiła Platforma Obywatelska o pieniądzach dla Polski, o tym, kto zdobędzie ich więcej, dlatego uważamy, że zrobimy to lepiej, bo mamy mocną drużynę i umiemy skutecznie negocjować. Co było później? Po wyborach. Proszę o następny slajd.
Tutaj mam jeszcze cytat z pana komisarza Lewandowskiego. Chodzi o miliardy, nawet 300 miliardów złotych. Słyszeliście państwo to w spocie wyborczym. Proszę bardzo o kolejny slajd. Politycy Platformy po wyborach. Cytat Władysława Sikorskiego. To będzie jeszcze trudniejsze niż gdy to obiecywaliśmy, ale możliwe. To będzie skrajnie trudne. Trzymamy kciuki, wciąż trzymamy kciuki i będziemy wspierać Platformę Obywatelską, żeby to jednak było możliwe. Proszę następny slajd. Pan komisarz Lewandowski. Brałem udział w tych nieco durnych klipach, ale to była kampania. Proszę o następny slajd. Mamy wypowiedzi tutaj partnerów Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim i w Unii Europejskiej, czyli mamy ministra spraw zagranicznych Niemiec, który mówi, Niemcy nie mogą zgodzić się z propozycją budżetową Komisji Europejskiej, propozycja Komisji Europejskiej powinna zostać zredukowana o 100 miliardów złotych. Mówi to polityk niemiecki, minister spraw zagranicznych Niemiec, który należy do rodziny również politycznej wspierającej Donalda Tuska. Następnie mamy ministra finansów Holandii. Nasi obywatele nie zrozumieją, dlaczego w naszym budżecie są cięcia, a budżet Unii Europejskiej rośnie o prawie 5%. To jest kolejna wypowiedź ministra finansów Holandii, też z rodziny politycznej zasiadającej z Platformą Obywatelską w Parlamencie Europejskim Partii Holenderskiej. Proszę następny slajd. Jak wygląda zachowanie Donalda Tuska w kontekście walki o wysoki budżet? No niestety, zmarnowaliśmy coś, co było bardzo dobrym momentem o to, aby wypracować pewne kompromisowe, dobre dla Polski rozwiązania, czyli prezydencję. Pierwsza propozycja Komisji Europejskiej o nowym budżecie pojawiła się w czerwcu 2011, finalna w październiku 2011 roku. Polska odniosła się do tych propozycji, chociaż powinna się odnieść jako kraj prowadzący prezydencję natychmiast i przedstawić swoje stanowisko dopiero w styczniu 2012 roku. Proszę o kolejny slajd. Tutaj mamy wypowiedź Konrada Niklewicza, wiceministra rozwoju regionalnego, który na nasze pytania, dlaczego w czasie prezydencji państwo nie reagowaliście, dlaczego w czasie prezydencji, kiedy Polska miała możliwość odniesienia się do tych propozycji Komisji Europejskiej w sposób szczególny, bo byliśmy krajem prowadzącym sprawy Unii Europejskiej, usłyszeliśmy między innymi z ust pana wiceministra Niklewicza takie oto zdanie. Tak naprawdę Polska dopiero rozpoczyna prawdziwe negocjacje. Wcześniej przewodniczyliśmy w Radzie Unii Europejskiej i nie mogliśmy wprost artykułować naszych interesów. To pokazuje to płynięcie właśnie w tym głównym nurcie. To jest coś, co Prawo i Sprawiedliwość krytykowało, krytykuje i będzie krytykować, bo w przypadku dużych pieniędzy, w przypadku fundamentalnych spraw, jakim jest budżet Unii Europejskiej, nie powinniśmy właśnie płynąć w głównym nurcie, nie powinniśmy zabiegać o interesy innych, ale przede wszystkim o interesy Polski i o to, żeby pieniądze na perspektywę 2014-2020 były jak największe. Proszę bardzo, następny slajd. Drodzy państwo, tutaj chcemy pokazać państwu, jak rozkłada się układ sił w Europejskiej Partii Ludowej, w Parlamencie Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, w którym zasiada również w Europejskiej Partii Ludowej Platforma Obywatelska. Zasiada ona z przedstawicielami 7 partii, które pochodzą ze Szwecji, Niemiec, z Włoch, Holandii, Finlandii, Austrii, oczywiście z Polski, z Luksemburga, które mówią wprost, jesteśmy przeciwko wysokiemu budżetowi Unii Europejskiej. Jesteśmy za zamrożeniem wydatków unijnych w ramach wysokiego budżetu, kolejnej perspektywy finansowej. Jesteśmy przeciwni temu, aby budżet na kolejne lata był taki, jaki proponuje Komisja Europejska. Nie ma lepszego momentu, przez ostatni rok nie było lepszego momentu, aby wykorzystać to, że Platforma Obywatelska zasiada właśnie z tymi partiami kluczowymi, w tym niemiecką partią Angeli Merkel w Parlamencie Europejskim, aby przekonywać naszych ich partnerów w Parlamencie Europejskim do tego, żeby popierać jak najlepsze rozwiązania, jak najwyższy budżet, jak najwięcej pieniędzy w nowej perspektywie finansowej dla Polski. Niestety, i mówię to z wielkim smutkiem, nie widzimy determinacji, nie widzimy tych działań, które powinny być od wielu miesięcy podejmowane przez Platformę Obywatelską na rzecz właśnie
przekonywania swoich europejskich partnerów do tego, żeby pieniądze z nowej perspektywy budżetowej były dla Polski jak największe. Wierzymy, że to będzie te 300 miliardów, ufamy, że już mamy te 300 miliardów, będziemy wspierać również ten projekt, aby te pieniądze trafiły do Polski w takim wymiarze, a nawet większym, z całych sił, ale pamiętajcie Państwo, że to rząd jest partnerem Komisji Europejskiej, rząd jest partnerem, który ostatecznie negocjuje kształt perspektywy finansowej i to rząd w ramach swojej, i to Platforma Obywatelska w ramach swoich sojuszy w Parlamencie Europejskim, nie tylko, powinna jak najszybciej podjąć zdecydowane działania, aby przekonać swoich europejskich partnerów do tego, żeby ta perspektywa finansowa była dla Polski jak najlepsza. Wierzymy w to, że Platforma Obywatelska, chociaż jest to ostatni dzwonek, te działania podejmie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Ryszard Czarnecki. Proszę Państwa, przed polską prezydencją, przed 1 lipca 2011 roku, 11 krajów członkowskich Unii Europejskiej stwierdziło, że bądź chce zamrożenia budżetu Unii, a więc budżetu na tym samym poziomie co poprzednio, bądź też nawet jego zmniejszenia. Przez 6 miesięcy polskiej prezydencji rząd PO-PSL, rząd premiera Tuska, ani o milimetr nie był w stanie zmienić stanowiska tych 11 państw. Okazuje się, że te 6 miesięcy polskiej prezydencji w Unii Europejskiej zostało kompletnie stracone, zostało kompletnie niewykorzystane z punktu widzenia walki o jak największy europejski tort, a więc jak największy kawałek tego tortu również dla Polski. Mówię to, ponieważ Platforma Obywatelska bardzo często podkreślała, że ma wielkie wpływy w Unii Europejskiej, że ma możnych sojuszników. No i cóż, mówimy sprawdzam. A w gruncie rzeczy okazuje się, że jak przychodzi do konkretów, a nie do uśmiechu przed kamerą i poklepywania się z premierami innych państw po plecach, to premier Tusk nie potrafił załatwić zmiany stanowisk tych państw w sprawie dla nas fundamentalnej, w sprawie utrzymania znaczących środków finansowych dla Polski. Chciałem również podkreślić, że z tych 11 państw 2/3 są rządzone, współrządzone przez partie polityczne, które są w tej samej frakcji w Parlamencie Europejskim, co i Platforma Obywatelska, i PSL. Również kanałami partyjnymi i partii pana Tuska, i partii pana Pawlaka nie udało się zmienić stanowiska tych ugrupowań. No, znowu to pokazuje, że Platforma jest mocna w gębie, ale znacznie gorzej idą jej praktyczne działania polityczne. My i nasza presja jest po to, aby zachęcić premiera Tuska do twardych negocjacji w obronie polskiego interesu narodowego, w obronie polskiego interesu ekonomicznego. Mamy sukcesy, gdy chodzi o zachęcanie pana premiera Tuska i Platformy do zmiany stanowiska na lepsze. Przypomnijmy, że krytykowany przez nas i słusznie, bardzo mocno, pakiet klimatyczny, który był ogłoszony przez premiera Tuska jako wielki sukces, po 4 latach, zgodnie z sugestiami Prawa i Sprawiedliwości, został przez tego samego premiera Tuska, który go podpisywał, zawetowany. Z tego się cieszymy. Ostatnio słyszymy o zmianie priorytetów ekonomicznych w polityce rządu, no, wypisz, wymaluj, jakby z programu Prawa i Sprawiedliwości. Więc mamy nadzieję, że również w kwestii europejskiej, w kwestii znaczących środków z Unii Europejskiej dla Polski, Prawo i Sprawiedliwość potrafi zainspirować Platformę Obywatelską do tego, żeby podjęła zdecydowane i twarde negocjacje. To są bowiem pieniądze nie dla takiej czy innej partii politycznej, nie dla takiego czy innego rządu, bo ten rząd będzie zmieniony, ale przecież to są pieniądze dla Polski, dla Polaków. Dlatego też zachęcamy premiera Tuska: Tusku, musisz, walcz o polskie interesy. W tej sprawie będzie pan premier Tusk miał wsparcie Prawa i Sprawiedliwości, ale niech wreszcie przejdzie od słów,
od takiego bla-bla do czynów. Niech rzeczywiście zacznie negocjować tak, jak w swoim czasie robił to rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ja. Mogę jeszcze jedno? Jasne, bardzo proszę. Przepraszam, jeszcze o uzupełnieniu wypowiedzi swojej i pana posła Ryszarda Czarneckiego. Drodzy Państwo, i w kontekście tego, co powiedział Donald Tusk po tym ostatnim szczycie, który się właśnie kończył w Brukseli, to nie premier Cameron jest w tym momencie najważniejszą osobą, która decyduje o tym, jaki kształt będzie miała Unia Europejska, czy będzie to, czy będą dwa budżety, czy to będzie Unia Europejska funkcjonująca o pakt fiskalny, ale źródłem tych wszystkich propozycji, autorem tych wszystkich propozycji jest przecież Angela Merkel, kanclerz Niemiec, wchodząca w skład rodziny politycznej, w której zasiada również Platforma Obywatelska w Europie, w Parlamencie Europejskim. I to pierwszym adresatem tych wszystkich polskich postulatów powinna być właśnie Angela Merkel. Donald Tusk powinien dzisiaj kłócić się właśnie z Angelą Merkel, przekonywać Angelę Merkel, przekonywać niemieckich partnerów do tego, aby nowa perspektywa finansowa nie była niższa, żeby nowa perspektywa była korzystna dla całej Unii Europejskiej, w tym Polski. To po pierwsze. I wreszcie po drugie, my to robimy, drodzy Państwo, robimy to konsekwentnie, przekonując naszych partnerów politycznych, brytyjskich konserwatystów. Chociażby wczoraj odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyła pani minister Anna Fotyga, pan przewodniczący Ryszard Legutko, delegacji PiS w Parlamencie Europejskim i ja, gdzie wspólnie z liderami innych partii politycznych wchodzących w skład naszej konserwatywnej europejskiej rodziny politycznej, pani minister Fotyga na forum tego spotkania, tej konferencji powiedziała wprost i bardzo wyraźnie i bardzo dobitnie. Polska jest i Prawo i Sprawiedliwość jest zainteresowane i będzie robić wszystko, aby budżet w nowej perspektywie unijnej był dla Polski jak najkorzystniejszy i zrobimy wszystko, aby zablokować wszelkie podejmowane działania, w tym przez partnerów europejskich w Platformie Obywatelskiej, czyli pani Angeli Merkel, aby ten budżet był dla Polski korzystny. Niezależnie od tego, co myślą w tym momencie brytyjscy konserwatyści, Prawo i Sprawiedliwość w sposób bardzo jasny wyartykułowało swoje oczekiwania i będzie przekonywać wszystkich swoich partnerów w Europie do tego, żeby perspektywa finansowa dla Polski była jak najkorzystniejsza. Szanowni A największym płatnikiem netto są Niemcy, w związku z tym siłą rzeczy premier Tusk powinien tutaj pukać do drzwi pani kanclerz. Szanowni Państwo, nasze oficjalne stanowisko zaprezentowane przez panów posłów daje także pewnego rodzaju rozwiązanie. My zwracamy się oficjalnie do pana premiera Donalda Tuska, by zagroził w ostateczności, jeśli by w budżecie nie znalazło się 300 miliardów dla Polski, zawetowaniem takiej propozycji. To jest rzecz, którą powinien w najbliższych dniach zrobić, publicznie o tym powiedzieć, by pokazać, że jesteśmy zdeterminowani dla takiej postawy, dla twardej postawy w walce o nasze 300 miliardów złotych. Prawo i Sprawiedliwość będzie wspierać premiera Donalda Tuska zarówno na forum międzynarodowym, jak i w Polsce. Bardzo proszę o pytania, jeśli Państwo takowe mają, a jak widzę mają, proszę. Dzień dobry, Katarzyna Skalska, Fakty TVN. Chciałam zapytać, ponieważ wczoraj pan premier w Brukseli zapowiedział, że być może w sprawie in vitro wyda rozporządzenie i czy według panów tam się znajdą jedynie zapisy o finansowaniu in vitro, czy będą zawarte również kwestie światopoglądowe i co panowie sądzicie na ten temat, czy to jest unik ze strony Donalda Tuska, czy bardziej pogrożenie Platformie, że jeżeli frakcja konserwatystów i liberałów nie dogada się między sobą, to ta kwestia in vitro zostanie załatwiona no, po prostu w inny sposób. To jest pierwsza kwestia. I drugie pytanie jeszcze do panów europosłów. Czy panowie będziecie wspierać rząd w walce o ten budżet, czy jednak opowiecie się po stronie brytyjskich konserwatystów, którzy będą wetować tenże budżet? Dziękuję. To może najpierw w kwestii konferencji panowie posłowie. W sprawach budżetu wszyscy jesteśmy jedną polską drużyną. Będziemy wspierać rząd w tym zakresie. Więcej, będziemy, no, używając języka sportowego, zmuszali pana premiera, żeby zaczął wreszcie biegać, grać, pracować i walczyć na tym boisku, bo mam wrażenie, że pan premier Tusk spaceruje po boisku unijnym w tym zakresie, a jego zapowiedzi sprzed meczu, czyli sprzed kampanii, były bardzo gromkie. No teraz wreszcie, panie premierze, do roboty, niech pan strzela, niech pan broni, niech pan walczy, bo czas jest najwyższy i akurat w tej sprawie, no, pańscy koledzy z drużyny Europejskiej Partii Ludowej mogą grać przeciwko nam.
Ja dodam tylko, to jak wcześniej, podkreślę jeszcze raz. My już podjęliśmy szereg działań, aby przekonywać naszych partnerów w Europie. Powtarzam, wczoraj odbyło się bardzo ważne spotkanie z panem premierem Cameronem, gdzie w sposób bardzo jasny, pryncypialny przekazaliśmy naszą opinię. I tutaj jest kwestia interesu Polski. Interes Polski wymaga, aby wspólnie ze wszystkimi siłami w Polsce walczyć o wysoki budżet dla Polski. Prawo i Sprawiedliwość będzie w awangardzie i jest w awangardzie tej walki. To jeszcze może jeszcze bardziej dosadnie, bo proszę się nie dawać nabierać na tanią manipulację spod budki z piwem Donalda Tuska. Konserwatyści będą przeciwko dużemu budżetowi, najprawdopodobniej będziemy ich przekonać, ale to jest linia brytyjska od wielu lat. Ale kto jest pomysłodawcą małego budżetu? To ja pani jeszcze raz pokażę. CDU, niemieckie CDU, czyli partia Angeli Merkel. 7 partii, Tuska. Tuska, jego przyjaciele są za tym, żeby ten budżet był mniejszy. Francja, Niemcy, więc co jest jajko czy kura, co wcześniej? Najpierw ci, którzy chyba składają mniejszy budżet, koledzy Donalda Tuska. Ja dodam jeszcze, i to też proszę Państwa, jak zwrócicie uwagę, czy analizujecie chronologię wydarzeń w ostatnim półtora roku, zwrócicie uwagę i zobaczycie, że źródłem wszystkich negatywnych, złych dla Polski propozycji, czy to jeżeli chodzi o pakt fiskalny, czy to jeżeli chodzi o Unię Bankową, czy to jeżeli chodzi o podwójne budżety Unii Europejskiej, źródłem tych wszystkich propozycji jest i są Niemcy i popierane te propozycje są przez partie wchodzące w skład EPP, w której w Parlamencie Europejskim zasiada Platforma Obywatelska. Żeby nie było złudzeń, zrobiliśmy prostą jak konstrukcja CEPA infografikę, będziemy ją Państwu cały czas pokazywać, żeby się nie dawać nabrać Tuskowi na tanią propagandę. 11 państw, 7 rządzonych przez partie bliźniacze do Platformy Obywatelskiej, 3 przez socjalistów, 1 kraj przez konserwatystów, 7 do 1. Co do drugiego pytania, to jest, jeśli oczywiście Donald Tusk może zacząć wydawać dekrety z mocą ustawy, wszystko może zacząć robić, bo traci władzę także większość w swoim klubie parlamentarnym, ale oczywiście to będzie niezgodne z prawem i pewnie będzie podlegać zaskarżeniu, tak jak podlega zaskarżeniu rozporządzenie ministra Gowina dotyczące sądów. To będzie zbyt rozszerzające traktowanie rozporządzenia. Moim zdaniem jednak mimo wszystko to jest tylko straszak. Donald Tusk nie zgodzi się na to, żeby z pełną świadomością złamać prawo. TOG FM, bardzo proszę. Łukasz Konarski, TOG FM, dzień dobry. Mam pytanie odnośnie Antoniego Macierewicza. Pan no, niestety nie odbiera telefonów od nas, dlatego pytam tutaj. Miał Unii Europejskiej pieniądze, no, duży już budżet. Te tematy wyczerpaliśmy moim zdaniem. Ależ co mam pana próbować połączyć? Czy to może po konferencji? Chciałbym się dowiedzieć tylko, dlaczego minister Macierewicz, wiedząc... Nie odbiera? Nie, mając te zdjęcia wcześniej, nie powiadomił prokuratury albo ABW, bo z tego, co sam mówił, te zdjęcia miał na kilka tygodni, zanim wybuchła afera, że pojawiły się one na rosyjskich stronach internetowych. To proszę pytać pana posła, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć. Nawet nie mam takiej wiedzy, że miał wcześniej. W związku z tym pewnie będzie niedługo posiedzenie zespołu parlamentarnego. Jeśli nie uda się z nim skontaktować, to na tym posiedzeniu. Jest też w przyszłym tygodniu posiedzenie Sejmu. Moim zdaniem jednak najważniejszą kwestią w tej sprawie jest to, że polskie służby specjalne nie zadziałały. To one są od tego, a nie zespół parlamentarny, żeby bronić polskiego wizerunku, polskiej marki, wizerunku polskiego prezydenta na arenie międzynarodowej i za takim działaniom, które są wymierzone w Polskę, przeciwdziałać. To mimo wszystko my mamy sporo wpływu na rzeczywistość, ale jako opozycja dużo, dużo mniej niż polskie instytucje typu służby specjalne. Ale poseł Macierewicz się nie ukrywa, wczoraj był w Sejmie, to jest wątek europejski, przywitał mnie w języku hiszpańskim. Ja odpowiedziałem, hola, que tal? Jest, można go złapać. Tylko trzeba po hiszpańsku. Bardzo proszę. Grzegorz Kwolek, TVP Info. Jedna z gazet donosi, że trwają przygotowania do wyprawy premiera Tuska po kraju, po Polsce, którą zapowiadał wcześniej. Państwo uważają, że taka kolejna ofensywa czaru premiera może pomóc mu, pomóc rządowi, pomóc Platformie? Jak będzie wyjeżdżał z Warszawy, musi uważać, żeby nie wpaść do dziury na Świętokrzyskiej. Nie, to już było, to nie zachwyca. Jak zachwyca, jak nie zachwyca? Nie zachwyca, no. Arleta Zalewska, TVN24. Chciałam zapytać panów o Jana Tomaszewskiego. Wczoraj na naszej antenie chwalił polską reprezentację, przyznał, że nawet mecz oglądał, a jak pamiętamy, wcześniej mówił, że to nie polska reprezentacja. Czy, jak panowie sądzą, skąd taka przemiana i czy to być może powód do tego, by odwiesić zawieszenie posła Jana Tomaszewskiego w prawach człowieka? Już nie jest zawieszony, uprzedzam od razu, już nie jest. Jest członkiem klubu. Zmiana jest w bardzo dobrym kierunku, cieszę się niezmiernie, pozdrawiam go więc serdecznie i razem kibicujemy polskiej reprezentacji, bo rzeczywiście gra coraz lepiej. Szkoda tylko, że nie zawsze może, że czasem po prostu nie jest w stanie, bo jak Państwo widzieli, to są piłkarze, a nie piłkarze wodni.
ale widział na pewno, że asystę przy bramce dla Polski zanotował Polak, dziada, pradziada Ludowik Obraniak, więc pewnie się ucieszył. Bardzo proszę, ostatnie pytanie. Krzysztof Strzemka, Polska Agencja Prasowa. Wrócę do tematu konferencji, do panów posłów pytanie. No, jedną z konkluzji tego szczytu obecnego jest to, że ten budżet dla Eurolandu będzie jednak prawdopodobnie odseparowana, przynajmniej jest odłożona decyzja w tej sprawie. Jak panowie to oceniają? Czy to jednak nie jest korzystne dla Polski rozwiązanie? Panie redaktorze, więc co do konkluzji, na razie mamy informacje o tym, że zostały te propozycje skrajnie szkodliwe z punktu widzenia Polski, odsunięte w czasie, ale prace nad nimi będą nadal trwać, z tego co pamiętam z konkluzji, bo czytałem dzisiaj rano, w celu znalezienia takich rozwiązań, które te mechanizmy będą jednak w przyszłości wprowadzać w Unii Europejskiej. Powtarzam, dzisiaj jest ostatni dzwonek w dwóch sprawach. Pierwsze, jeżeli chodzi o budżet Unii Europejskiej, Donald Tusk i Platforma Obywatelska, te 300 miliardów, bo zakładamy, że one już są, one będą, a może nawet uda się wywalczyć więcej, ale to jest kwestia determinacji Platformy Obywatelskiej i jej partnerów również w Europie. I druga sprawa to taka, abyśmy wreszcie przestali płynąć z głównym nurtem, żebyśmy w takich sprawach jak Unia Bankowa, Pakt Fiskalny, różnego rodzaju propozycje podziału Unii Europejskiej na dwa budżety, mówili w sposób pryncypialny, zdecydowany, że jest to skrajnie niekorzystne dla Polski i Prawo i Sprawiedliwość absolutnie w tej sprawie będzie premiera i rząd Polski wspierać, ale oczekujemy, aby te działania były konsekwentne i stałe, a nie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest pożar w europejskim domu. Panie redaktorze, pańskie pytanie można przetłumaczyć mniej więcej tak na język praktyki politycznej. Czy to dobrze i fajnie, że gilotyna spadła nie teraz, tylko spadnie za miesiąc czy za dwa? Nie, nie uważamy, że jest dobrze i fajnie, że gilotyna, która w praktyce, w efekcie, w rezultacie obetnie część funduszy dla Polski, spadnie. Uważamy, że ta gilotyna jest fatalna i trzeba ją wyrzucić do kosza. Ja chciałbym, żeby jeszcze na koniec wybrzmiała jedna rzecz z tej konferencji. Donald Tusk, Platforma Obywatelska, musi zdawać sobie sprawę z jednego, że te wszystkie propozycje skrajnie niekorzystne dla Polski, o których mówiliśmy wcześniej, pochodzą z najsilniejszej partii w Europie, z największego kraju Unii Europejskiej, z Niemiec. A państwo wiecie świetnie, my również, że przecież przyjaźń pani Angeli Merkel i pana premiera Tuska jest znana i liczymy, że z tej przyjaźni narodzi się coś, co pozwoli zachować takie rozwiązania w przyszłości, czy to finansowe, czy to budżetowe, które nie będą dla Polski szkodliwe. A jeżeli będą szkodliwe, to co powiedział poseł Adam Hoffmann, Donald Tusk będzie miał odwagę, siłę i determinację, żeby powiedzieć weto, nie, nie zgadzamy się i do takich rozwiązań wbrew przyjaźni z Angelą Merkel nie dopuścimy. Będzie miał do tego nasze wsparcie. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję panom, panowie posłowie. Dziękuję państwu.